Zaraza. Tak właśnie nazywano muzykę rockową i rock'n'rollową w Polsce w czasach socrealizmu przez ówczesnych partyniaków. Po dziś dzień oba terminy są stosowane naprzemiennie i pomimo, że brzmią tak samo, nie oznaczają dokładnie tego samego, ponieważ rock jest szerokim pojęciem i opisuje gatunek odrębny muzyki, natomiast rock'n'roll jest podgatunkiem muzyki rockowej, charakteryzujący się szybkim tempem i w miarę prostą rytmiką. To, co fajne i typowe dla muzyki rockowej, to jego spontaniczność i zespołowość w procesie tworzenia. Wygląda to w ten sposób, że większość utworów piosenek rockowych powstaje w wyniku wspólnego jamowania zespołu, czyli takiego swoistego improwizowania. Ktoś przynosi jakiś pomysł, reszta zespołu podchwytuje to, znajdujemy wspólny mianownik, każdy dodaje jakąś własną, indywidualną, wypadkową i w ten oto sposób powstaje kawałek, który w swojej fazie końcowej niekoniecznie jest tożsamy z tym, którym był w fazie wstępnej. I to jest właśnie, myślę, bardzo fajne. To jest też to, co łączy muzykę rockową z muzyką jazzową, ponieważ jest tam w muzyce jazzowej też bardzo dużo spontaniczności i przede wszystkim improwizowania. Zagłębiać ani wgryzać w całą historię muzyki rockowej, bo naprawdę jest szeroka i głęboka. I gdybyśmy chcieli wszystko zawrzeć w kilkunastu odcinkach, to i tak najprawdopodobniej coś byśmy pominęli, więc pomyślałem sobie, że może skupię się tylko na takich ciekawostkach, które są związane z muzyką rockową. I tak na przykład słowa w piosenki Farona Younga Żyj szybko, kochaj mocno, umieraj młodo urosły do rangi hymnu rockowego, wykorzystywane przez wielu naszych idoli rockowych, mało tego. Wielu z nich wzięło sobie to za bardzo do serca i z tym wiąże się druga ciekawostka, Klub 27, czyli osoby, które w bardzo młodym wieku w ten czy inny sposób pożegnały się z tym światem. Wokół tej daty narosło wiele mitów i legend, do tego stopnia, że sfinansowano specjalne badania naukowe po to, żeby potwierdzić wpływ rzekomo tajemniczego wieku 27 lat na śmiertelność wśród muzyków. Okazało się, że nie ma nic na rzeczy, jest to po prostu zwykły zbieg okoliczności. Niemniej jednak faktem jest, że przez 24 miesiące, czyli w dosyć krótkim odcinku czasu, odeszło wiele wybitnych postaci. Między innymi Janis Joplin, niski głos, charakterystyczna chrypka, znana z fenomenalnej interpretacji piosenki Gershwina Summertime oraz brawurowego wykonania swojego autorskiego utworu Piece of My Heart. Następna osoba, Jimi Hendrix, niedościgniony wzór wielu pokoleń gitarzystów, wirtuoz gitary. Jim Morrison, znany z zespołu The Doors, znany też z anarchistycznego stylu i pacyfistycznych tekstów. I troszeczkę tutaj bym powiedział, że psychodelicznych. I tutaj często zapominamy, jeszcze jest czwarta osoba, Brian Jones. Jest założycielem, liderem, piosenkarzem i w ogóle pomysłodawcą nazwy The Rolling Stones. Po latach dopiero do tego klubu doszły jeszcze dwie osoby, mianowicie Kurt Cobain i Amy Winehouse. Thank you.
Historia polskiej muzyki rockowej wiąże się nieodłącznie z kilkoma ważnymi datami, których no niestety nie da się pominąć. I tak w roku 1947 Bolesław Bierut wprowadza socrealizm do muzyki i sztuki w ogóle. W tym czasie zakazane jest odsłuchiwanie, odgrywanie muzyki rock'n'rollowej, muzyki jazzowej. Staje się ona wręcz muzyką obraźliwą, burżuazyjną, a nawet imperialistyczną. Dopiero w roku 1953, kiedy umiera Józef Stalin, następuje odwilż, istne szaleństwo. Zespoły rock'n'rollowe, przepraszam, wracają z powrotem do muzyki, zespoły jazzowe tak samo. Amatorskie zespoły grają na tak zwanych fajfach, czyli popołudniowych potańcówkach dla ówczesnej młodzieży. Za umowną datę narodzin polskiej muzyki rockowej przyjmuje się rok 1959, kiedy to Franciszek Walicki powołuje do życia pierwszy polski rockowy zespół Rhythm & Blues. Nawiasem mówiąc, Franciszek Walicki jest w ogóle bardzo zasłużoną postacią w polskiej muzyce rockowej. Nazwany ojcem polskiego rocka, wieloletni impresario zespołów czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych, SBB, Breakout, współpracował ze Stanem Borysem, z Czesławem Niemenem. W końcu twórca nazwy Bilbit, która stała się zamiennikiem obraźliwego rock'n'rolla. W końcu wieloletni organizator festiwali, na których pojawił się też pod koniec lat 60. pierwszy psychodeliczny polski zespół Zdrój Jana, wpisujący się właśnie w ten trend, wykorzystujący bardzo nietypowe instrumenty, bo były to cytry, gongi, oboje, drewniane łyżki, czy nawet zdezelowane gitary. Zespół Zdrój Jana działał mniej więcej w tym samym czasie, co zespół Polanie, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, tworząc taki bardzo specyficzny koloryt na polskiej scenie muzyki rockowej. Pocztówka muzyczna, która jest polskim wynalazkiem. Wygląda to tak, że jest zwykła pocztówka. Na nią laminowano cienką warstwę tworzywa sztucznego i tłoczono rowki, w której zapisywano analogowy zapis dźwięku. Takie pocztówki zawierały w sobie jedną, co najwyżej dwa utwory. Były to jakieś okolicznościowe, bądź tych muzyków, które akurat były popularne piosenki. Koniec lat 60. i początek 70. to narodziny muzyki heavy metalowej i o tym będziemy mówić już za miesiąc. Zapraszam.